Szanowni Państwo, 12 lat temu Polska została zaatakowana przez putinowską Rosję. Rosyjski agresor wcześniej zaatakował Czeczenię i Gruzję, a później Ukrainę i Syrię. A jeszcze wcześniej zaatakował Polskę i efektem tego było kilkadziesiąt tysięcy ofiar, między innymi w Katyniu. 12 lat temu na terenie Rosji zginął polski prezydent i 95 reprezentantów naszego państwa podczas oficjalnej delegacji państwowej. Na podstawie raportu technicznego z 2018 roku wiemy, że samolot został zniszczony eksplozjami materiałów wybuchowych. Mamy do czynienia z zamachem na państwo polskie. Od 12 lat domagamy się osądzenia winnych i naprawy luk w systemie bezpieczeństwa państwa, tych, które umożliwiły zamach. Od 12 lat, najpierw codziennie, teraz co tydzień, przychodzimy na krakowskie przedmieście jako Stowarzyszenie Solidarni 2010 i wołamy. To ogromny wysiłek wielu ludzi, ale my wiemy, po co to robimy. Po to, by nie dopuścić do podobnej zbrodni. Po to, by móc polegać na służbach i ochronie polskiego prezydenta i premiera. Po to, by odbudować efektywne, służące interesowi państwa polskiego służby specjalne. Smoleńsk wciąż jest nieodrobioną lekcją. Niezbędne działania nie zostały podjęte. Jak to możliwe? Mamy do czynienia z zamachem. A więc gdzie są winni? Bez współpracy po polskiej stronie taki zamach nie byłby możliwy. Gdzie jest raport Państwowej Komisji, który rekomenduje poprawę bezpieczeństwa po wskazaniu zamachu jako przyczyny śmierci ludzi i rozpadu samolotu? Raport, który wylicza słabe miejsca systemu bezpieczeństwa i konkretnie zaleca jego naprawę. Takie raporty powstają w ciągu kilkunastu miesięcy, najwyżej do dwóch lat. Dlaczego? Choćby po to, że jeśli taki raport wskazuje na przykład Olego Deripaskę, słupa Putina, w zakładach którego w 2009 roku w Samarze podłożono ładunki wybuchowe, to raport musi zalecić zakaz podpisywania umów z firmami, w których wpływy kapitałowe ma Deripaska, na przykład ze Strabagiem. Zwłaszcza w sektorach strategicznych dla bezpieczeństwa państwa. Takich zaleceń powinny być dziesiątki. I powinny być one wdrożone wiele lat temu. Brak raportu na czas, brak zbadania łańcucha decyzyjnego, który doprowadził do zamachu pod kątem słabych miejsc systemu bezpieczeństwa państwa, zablokowanie przesłuchań świadków, brak efektywnego śledztwa prokuratury, postawienia zarzutów i osądzenia zamachowców lub ich współpracowników, to realne zagrożenie dla państwa polskiego. Gdzie jest rozliczenie Donalda Tuska za rozdzielenie wizyt i oddanie śledztwa w ręce Putina? Co najmniej, dlatego że jego rolę w kontekście zamachu smoleńskiego należy dogłębnie zbadać. Samą narracją nie załatwi się sprawy. Potrzebne są działania. Gdyby właściwie zareagować na Smoleńsk, może nie doszłoby do ataku na Ukrainę. Od 12 lat wzywamy do działań w trosce o bezpieczeństwo państwa. Nie potrzebujemy przemówień, zapewnień, obietnic i mnożenia tysięcy stron niekończących się postępowań, które unikają zajęcia się najważniejszymi kwestiami. Przestańcie mówić o ujawnieniu prawdy po 12 latach. Od państwowych instytucji wymagamy profesjonalnego udokumentowania tej prawdy, co jest jak najbardziej w zasięgu naszych możliwości. Zbadania łańcucha decyzji, naprawy tego, co zawiodło i odsunięcia ludzi, którzy są współwinni oraz do dziś sabotują postępowanie w tej sprawie. Chcemy być pewni, że tak zwany seryjny samobójca opuścił Polskę. Ale ludzie zadają pytania, dlaczego nagle zmarł młody sędzia Hubert Gąsior w styczniu 2021. Proszę Państwa, to nie jest historia. Mówimy o styczniu zeszłego roku, miesiąc po opublikowaniu wyroku, jedyny sędzia, który wydał wyrok skazujący w sprawie Smoleńska. Wiele osób pyta o śmierć prokuratora Marka Pasionka. Przeciąganie postępowań i brak pociągnięcia do odpowiedzialności współsprawców
to zwielokrotnienie cierpienia rodzin ofiar, jak w przypadku każdego przeciągającego się śledztwa w sprawie zbrodni. Brak skutecznych działań prawnych w sprawie śmierci polskiego prezydenta na terenie Rosji zagraża bezpieczeństwu Polski i pokazuje, jak kruchy mamy system oraz że są siły, które są w stanie blokować czy też sabotować najważniejsze działania w państwie. Zwłaszcza teraz, kiedy nasz rząd pełni bardzo ważną rolę w walce z rosyjskim najeźdźcą na Ukrainę, powinniśmy zadbać o budowę suwerennych wewnętrznych służb państwa i wykonać podstawową robotę w wyniku zamachu na polskiego prezydenta, którą każde szanujące się państwo wykonałoby w ciągu kilku miesięcy. Oczekujemy skuteczności, oceniamy po owocach. Dziękuję wszystkim Solidarnym 2010, setkom, tysiącom ludzi, którzy nas wspierają, walcząc wspólnie z nami o coś, co jest najważniejsze. Bezpieczeństwo państwa polskiego. I nie poddamy się. Przyrzekam to z tego miejsca rodzicom wicepremiera Przemysława Gosiewskiego i wszystkim państwu. W imieniu Solidarnych 2010 bardzo państwu dziękuję za to, że tutaj jesteście.